Witam cię serdecznie, Michale. Cieszę się, że się spotykamy na festiwalu w Gdyni z twoim nowym filmem Martwe Małżeństwo. Jestem fanką, przyznam szczerze. Nie, może nie powinnam tego mówić jako osoba prowadząca spotkania z twórcami, ale uśmiechnęłam się i wzruszyłam się niejednokrotnie na twoim filmie. Więc chciałabym cię zapytać właśnie o szukanie takiego sposobu, żeby opowiedzieć historię o rodzącej się relacji między tymi bohaterami, bo ona jest taka totalnie życiowa. Jak tutaj ze scenariuszem i z myśleniem o aktorach to wyglądało? Czy od razu było wiadomo, że to będzie Marta Ścisłowicz i Sebastian Stankiewicz? Opowiadaj, po prostu wszystkiego jestem ciekawa. No, na początku jakby pojawił się ten pomysł na tą anegdotę, czyli że jest facet, który zawsze gra martwy, bo jest martwy w środku. No i oczywiście no, pytanie było, co z taką anegdotą zrobić. No ale jakby potem no, też rozwijałem to ze scenarzystką Molą Hulbuj, no i jakby ciągnęło nas taką historię, a może to, czemu on jest martwy? No bo jest martwy, bo może coś w jego życiu się takiego wydarzyło i co to mogło być. Także od tej anegdoty wychodziliśmy, a potem gdzieś wiadomo, że każdego twórcę interesują różne tematy i gdzieś tam nas jakby interesowało nas właśnie to, może opowiedzieć o jakiejś stracie, o miłości, o niespełnionej miłości i przez taką anegdotę, która jest zabawna, no to oczywiście cała ta praca nad tekstem czy potem nad inscenizacją polegała na odchodzeniu od tej anegdoty, czyli żeby okej, no to jest jakaś śmieszna sytuacja, no ale teraz nie zatrzymywać się na tym. Też nas w szkole tak często uczyli. Znaczy jakby po prostu, że ta anegdota nie może być końcem, że ona jest początkiem, że ona służy, czy ta konwencja, czy anegdota służy do opowiedzenia czegoś no, humanistycznego, czegoś ludzkiego. Więc to było to. Co do aktorów, no to ja myślałem o Sebastianie, wiele osób mi mówiło, no zastanów się, bo on oczywiście jest takim aktorem, który posługuje się, jak to mówili, grubą kreską, no ale tak się nie stało. Okazało się, że on jest aktorem o różnym, bywa różny na ekranie i jest wspaniałym aktorem, bo potrafi zagrać rolę bardzo delikatną. No niestety tak się stało, że w większości ról, których było obsadzanie, one były tak, czy tak napisane, czy te filmy były takie, że on musiał troszkę docisnąć ten pedał gazu, a tutaj miał szansę zagrać coś takiego subtelnego, no i uważam, że jest aktorem, który się świetnie w takich rolach może sprawdzać. O tym się też przekonałem podczas pracy z nim. No i potem do niego dołączyła Marta, którą polecił mi Łukasz Grzegorzek, który też się w tym filmie pojawił, więc w sumie koniec końców jakoś praca była bardzo kumpelska i przyjacielska. Powiedziałeś o tym, że właśnie anegdota może stanowić jakiś taki punkt wyjścia, ale nie może się na niej kończyć i że to tego was uczą, że tak powiem, i to jest bardzo fajny punkt wyjścia. No a co twórcy filmowemu daje to, że robi film o robieniu filmu, że sam tworzy plan filmowy, który jest planem filmowym, no jest to jakaś taka konstrukcja wielopiętrowa, więc powiedz mi trochę o tym koncepcie, że to będzie jednak film o robieniu kina i to jeszcze z perspektywy osób, które czasami w liście płac się pojawiają, czasami nie, bo tam jest po prostu takie i inni, niejednokrotnie, a mowa oczywiście o statystach. O Łukasza Grzegorzka zapytam później, bo to też była to dla mnie miła niespodzianka zobaczyć go w takiej typowej, nietypowej roli jednak. Ale najpierw ten plan filmowy. Jednak ta samotność i martwota wewnętrzna trafia właśnie w taki bardzo konkretny i mimo wszystko dosyć żywy świat. Więc trochę o tym bym chciała usłyszeć. Tak, no on nam już potem na etapie pisania czy realizacji, zadawaliśmy sobie pytanie, co z tego planu potrzebujemy do opowiedzenia tej historii. Czyli potrzebowaliśmy tego, że tam generalnie jest chaos, że to są ludzie z takiego życiowego parteru, no i też w tej hierarchii planowej oni też są najniżej, no bo mnie przynajmniej takie opowiadanie o takich ludziach interesuje najbardziej. Więc to było potrzebne. No oczywiście ten kontrast, że tam oni kręcą jakiś film, tam jest sztuczność, tu jest jakaś prawda, tam jest jakieś coś grane jakimś szerokim gestem, że są wybuchy, a tutaj jest delikatność, więc po prostu braliśmy sobie z tego takiego całego repertuaru tych elementów filmowych tylko te rzeczy, które nam pasowały do tej historii miłosnej, więc też tak jest ten film zainscenizowany, tak próbowaliśmy to zrobić, że tego planu tak de facto tam dużo nie ma, że te postacie się gdzieś przemazują, pojawiają, ale my się nie skupiamy na tym planie. On nam jest tylko o tyle potrzebny,
żeby to jakby dopełnić tą historię, żeby opowiedzieć, że to są właśnie ludzie z takiego, że w ogóle najniżej w tej hierarchii, ale tam rodzi się jakieś piękne i w ogóle szlachetne uczucie. No tak, i jeszcze to mnie odsyła do jednego takiego wątku, który dosyć mocno mi się kojarzy z kinem, bo wybieracie bohaterów, których zadaniem jest wieczne umieranie na naszych oczach. I widzimy to oczywiście w takiej repetycji, ale jest to też jakiś temat, który no niejednokrotnie z różnej perspektywy w kinie jest omawiany, czyli droga i rola śmierci. Na ile ten właśnie wątek też był dla ciebie jakoś do zahaczenia, bo mnie to niesamowicie skłoniło do przemyśleń, że okej, trochę lekko traktujemy ten temat, przecież ten tak zwany, to się chyba nazywa kill list czy kill count, jakoś tak w amerykańskim kinie, że to są jakieś setki niejednokrotnie w kinie akcji. No a tutaj to jednak jest właśnie pokazane, jak to się właściwie robi na ekranie. Więc chciałam cię też o to podpytać. Tak, no i to też właśnie wracam do tego, że jakby to była ta główna metafora, że on jakby jest gra martwych i tam jest jakby sytuacja jest zabawna, no bo tam wszyscy są martwi, ale on jest też po prostu dead inside, jest jakby martwy w środku, nie? Więc to nas do tego odsyłało. No, pamiętam, jak rozmawialiśmy też z naszym wykładowcą Janem Komasą, to on mówi, ale wiecie, no to teraz to nawet już się tych ciał nie kładzie, coś kładzie takie markery po prostu, że to jest tak mało potrzebne, że już prawie nie ma tam ludzi. Ale no właśnie to jakby to wszystko szło do tej po takiej metafory, która no, w założeniu miała być taka humanistyczna, nie? Czyli kiedy my czujemy się martwi w środku i co może nas do tego życia z powrotem obudzić? No miłość, jasna sprawa, że to musi być miłość, która tak działa. Obiecałam też, że zapytam o Łukasza Grzegorzka, bo oczywiście rola statysty, czyli rola ekstra, tak zwanego ekstrasa w kinie, to jest jedna rzecz, ale rola cameo to jest też taki świat, który zawsze otwiera jakieś okno do trochę innych rzeczy, a kiedy w roli cameo pojawia się inny reżyser, no to nie wiem, czy czytać to jako sygnał, że Łukasz Grzegorzek, tworzący kino właśnie takie, jak znamy, jest dla ciebie jakimś punktem odniesienia? Jak doszło do tej współpracy w ogóle? No i widzisz, też to jest kwestia taka, cały czas de facto wokół jednego tematu krążę, bo sprawa była taka, że trzeba było obsadzić kogoś, kto zagra reżysera i trzeba było obsadzić kogoś w taki sposób, żeby wpisał się jakby w ten sposób opowiadania o planie filmowym, który my w tym filmie mamy, czyli taki trochę niewidzialny, troszkę przeźroczysty. No to po prostu stwierdziłem, że poproszę reżysera do tej roli, a że pracowałem z Łukaszem przy jego filmie Moje wspaniałe życie, no to zaproponowałem mu to. On też już grał w swoich filmach, ale pamiętam, że po zdjęciach do naszego filmu on komuś powiedział, a no, że to stanie po drugiej stronie kamery to nie jest wcale takie proste. Także to doświadczenie grania u kogoś było dla niego chyba zupełnie inne niż grania w swoich filmach. Także no, założenie po prostu było takie, że wiedziałem, że on mi tego jakoś. Że on jakby wpisze się w tą naszą narrację, że on nie odwróci uwagi od tej głównej historii i nie sprowadzi jej na tory jakieś anegdoty o planie filmowym. Dziękuję bardzo. Muszę cię też zapytać o to, no bo jak powszechnie wiadomo, popkultura jest dużym punktem odniesienia dla nas wszystkich i oglądamy też seriale. Czy serial Rickiego Gervaisa Extras był jakimś punktem odniesienia dla ciebie też przy tworzeniu tego filmu? Dla przypomnienia, jest to serial, w którym właśnie akcja dotyczy takiego Sebastiana Stankiewicza trochę, który pojawia się w różnych akurat rolach, nie tylko martwych, i gra go Ricky Gervais, więc chciałam cię zapytać, czy jesteś może fanem, albo czujesz, że w kontrze, albo no nie wiem, czy to w ogóle jest jakoś obecne w twoim życiu również? To chyba trzecia droga, bo faktycznie wiele osób mówiło mi, że powinienem obejrzeć ten film, ale ten serial, ale ja go nie obejrzałem, tak? Specjalnie, A, żeby inaczej. po prostu albo potem nie mówić, że ja coś robię podobnie, więc zaryzykowałem, że może lepiej nie. Dla nas inspiracją były takie, też głównie dla operatora, ale też dla aktorów. Raczej my wychodziliśmy od tej drugiej strony, taki film o miłości, powiedzmy. Irlandzki film Once był dla nas inspiracją, czy powiedzmy taki jest też film Fuzi z Islandii. To były takie nasze duże inspiracje o właśnie takich zwykłych ludziach, którzy gdzieś tam siebie znajdują. Więc to od tej strony szło.
Bardzo ciekawie, jak też inspiracja potrafi zadziałać, a serial ci totalnie polecam. Myślę, że jest tam przynajmniej kilka takich momentów, że twoi bohaterzy mogliby się zdecydowanie w nim przejrzeć. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia na festiwalu. Trzymamy kciuki za twój film Martwe Małżeństwo i życzę jak najwięcej żywych filmów. O, tak powiem. Dziękuję bardzo.